Siemaneczko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcineczku z Strajk Polski The Last Stand. Tak, jest to czwarty już odcineczek, więc zobaczmy, co tutaj wyjdzie, czy nam się uda to wszystko jakoś ugrać. Bo z tego, co pamiętam, to dobrze nam szło, a kilka dni temu ostatni raz grałem w tą grę, więc no, wybaczcie mi, jeżeli bym coś tutaj gafę jakąś strzelił albo coś, ale no, ja chyba 4 dni temu grałem ostatni raz? Wy to oglądacie cały czas, no stop, że jest okej, okay, no ale... Nie tak jak ja. Więc ja już się zgubiłem, gdzie ja już jestem. Na którym stage'u? Aha, 18 mamy stage. Dobra, czyli... Aha, 20. To nieźle. Większe HP. Zdrowie nam rośnie. Zawsze to coś. Aha, dobra, trzeba tutaj od Drakuli sobie kostium skombinować. Mamy. Pięknie, dobra. Idźmy dalej. Krytyki walimy, jak nie jeden tutaj. Dobra, 22 to jest level nasz, który odradzamy się. Czyli bossy i tak tutaj mamy. No pięknie, po 4000 punktów. No, może ugramy coś tutaj. Teraz będziemy mieć chyba trzeciego bossa, właśnie GLaDOS. Glacon, to jest, a nie Glafox. Powinno nam się udać, bo z tego, co widziałem, no to jednego nam tutaj atakuje, więc dobra. Dobra, Glafox już udało nam się tutaj pokonać, więc teraz dalej. C3PO by się nam przydał tutaj, żebyśmy go dostali z powrotem. Znaczy z powrotem, no. Byśmy w ogóle mieli ten kostium. O, mamy tego z... O, mamy jeszcze z CGPO i mamy kostium... Jak to się nazywało? Death Note. Jezu, ile tych kostiumów będziemy mieć. Żółty Ranger jeszcze. No, pięknie idziemy. O, żółty Sonic? Nafaszerowany chyba. Słonecznikiem, co nie? Dobra. Kolejni tutaj. No ale fajnie było, jakbyśmy ten stage mogli tutaj już zapisać. Ale chyba nam tego nie dali. Ale 16 tysięcy punktów. To patrzcie, jak to ładnie teraz pójdzie. Tutaj pełno. Więcej życia. I teraz patrzymy, co tutaj możemy mieć. Wow, pany. Patrzcie to, na czwartym levelu już mamy tutaj jakiegoś 15. W ogóle jak tutaj to wyglądało? Muszę sobie tak przypomnieć, no. Nie pamiętam tak zbytnio. A, piąty, czyli tarcza. Tarcza 25. Zamieniam od razu. Siła 25. Dobra, ale teraz tak. Atak defensywny. Czwarty nie, trzeci nie, drugi. Podwójny strzał na 21%. No myślę, że tutaj pójdziemy. Tak, tutaj będzie atak na 19. Tak, fireball na 6, ale firebola bym na razie nie chciał tykać. Tutaj HP na 17, ale... Pomyślmy, naprawdę tutaj trzeba trochę pomyśleć, jakby to ustawić, żebyśmy tutaj mogli coś zrobić takiego dobrego. Papica jest na 23. No, troszeczkę jeszcze tutaj mamy, dobra. Tutaj lepszą siłę, znaczy lepszy po prostu zaangażowanie naszego trenera musimy zrobić. No, już nie tracimy w ogóle HP-ka. Więc superancko. Czy HP-ka nie tracimy na właśnie naszej na pierwszym bossie. Tutaj trzeba będzie przechodzić jeszcze raz tego bossa, no trudno. Ale kostium mamy za to... jak ona była? Wonder Woman. Tu jest jeszcze żaba. Pięknie.
No i mam teraz Glafoxa. Raczej Glakona. Nie no, taki troszeczkę śmiesznie to wygląda z tym Glaksonem. O, my tutaj tylko... Atak, dobra. Stracimy tutaj tyle jednego, dwóch wojowników, trudno. Mówi się chapek mógł teraz tutaj nam troszeczkę przygotować, ale nie mamy. Dobra, za to nam tutaj leczenie leci. Dobra, więc jak teraz ktoś padnie, to będzie mógł od razu leczonko mieć. Dobra, ten Sonic żółty, dawać mi tego ubiór od niego. O, tutaj jakiś ubiór śmieszny, no ale... No i to przegramy, na stówę to przegramy. O, dobra, mamy czarnego rycerza. Czy będziemy mieć tutaj od Garry's Moda? Raczej Garry's Moda z tego. Albo chociażby... O, właśnie. Jak bym miał? Nie pamiętam. Człowiek Demolka. Tyle co pamiętam tylko, ale nie pamiętam dokładnie... jak się nazywała ta postać? Dobra, tutaj trzeba tego... Trzeba to wszystko tutaj ugrać. Ale się nie udało. Dobra, Wolverine nas położył. Trudno. Dobra, lecimy tutaj w szybsze regeneracje. Dobra, tutaj trzeba tak zobaczyć, co jest na piątym. Firebole, atak. Szybkość krwiopijca jest lepszy. Oczywiście ta babka z Naruto. Dobra, teraz defensywnie. Leczenie i siła. Okej, ten ma tutaj więcej APK. Czy my może pójdziemy sobie w żaby? O. Tak, bo to jest też defensywny. Żaba. Nie będzie trzeba wtedy puszczać do góry. Dobra, myślę, że tak może być okej. No to załatwiony pierwszy boss. Teraz drugi, trzeba załatwić drugiego. No i za chwilę polecimy na trzeciego. Tak, czy będziemy najpierw mieć jeszcze stage'a? Stage'a. Dobra, 20 poziom, więc też nie jest tak źle. Żabki teraz będą tutaj fruwały w kółko. Krwiopijce mamy, więc nie ma co się martwić. O, Glafox. Glakon raczej. Trzeba większy atak teraz zrobić tylko. Będziemy mogli to ugrać wszystko pięknie. Dobra, tutaj jest człowiek mimika. Znaczy nie pamiętam, jak on się nazywał. To jest nawiązanie do filmu... O Boże, tu jest Avatar w ogóle i Żółty Ranger. Czyli Aang z Avatara. Nie z tego, co my znamy, tylko z tego takiego władcy, ostatni władca wiatru. Tak? Tak. I mi chodziło jeszcze o... Tamtą postać to była z Dżentelmenów? Nie. Liga Sprawiedliwych? Nie, nie Liga Sprawiedliwych, tylko ta druga taka liga. Dawajcie mi tego Half-Life'a. O, mamy teraz Half-Life'a, no to gites. Dobra, teraz trzeba byłoby załatwić Wolverina i tego Son Goku. Dobra, pięknie, mamy tutaj zamienionego żabę.
coraz lepiej tutaj nam idzie. O, Vader, Vader. Czy będzie też Anakin? Bo widzę, że to jest Squirtle. Squirtle? Tak. Nie, nie Squirtle, Warthog. Dobra, Warthog nas pokonał z Vaderem. A więc tutaj patrzymy. Teraz co by można było tutaj update'ować? Dobra, 30 HP. Bierzemy Half-Life'a. Tak, Half-Life'a wzięliśmy. I tutaj co mamy? 17, żaba o 17. No to pięknie. Żaba 17, to jest życie, życie. Tutaj siła. No nie powiem, no by było ciężko, ale tak zrobimy teraz. Że pójdziemy troszeczkę w siłę, czyli większy atak po 200. No może być pięknie. No na pewno bossów będziemy szybciej łoić. Ale czy tam resztę będziemy mogli tak też szybko złoić? No w końcu możemy tego Glafoxa od razu łoić jako trzeciego bossa. Nie musimy teraz się martwić o nic. Bo już myślałem, że po prostu będzie tak, że będziemy musieli się martwić, a tu jednak nie. Więc bliziutko do końca mamy już powoli. Chyba jest 6 albo 7 bossów, nie pamiętam teraz. Fajnie by było, byście napisali mi. Wow, dobra. 28 Sage. Czy poziom, no. O to mi chodzi. Co to jest, tam Gandalf? Dobra, mamy Gandalfa szarego. Dobra, nasz koszmar, czyli Wolverine plus Son Goku. Dobra, kropica. No, tutaj mamy Vadera z tym. Czemu na Vadera nie poleciało to wszystko, co? Fajnie by było właśnie, aby to Vader tutaj stracił. Warthog mamy teraz ubranie. I przydałoby się Vadera, ale nie, no Vadera nie dostaliśmy. Tu jest, widzę, Neo. Po okularkach i po kostiumie to widać od razu, że to jest Neo. Więc nie ma co nawet tutaj ukrywać. Piła. No i to Tom Kelsin, albo jak tak się nazywało, czyli Splinter Cell. O! Cone Buzzer. Dobra, Buzzera mamy tutaj. Dobra, może byście tutaj więcej tak rzucali, strzelali. Buzzer nas pokonał. Więc do Buzzera byśmy musieli tak, to zmniejszyć. Więcej rybek, żeby było na pewno. No i patrzymy teraz kolejne rzeczy, które tutaj możemy mieć. No, tak trochę. Powiem wam, że ciężko, ciężko. 18 tego. Nie wiem właśnie, czy chcę żabę. Dobra, tego zrobimy, żabę tutaj. Pomyślmy, jakby tutaj to zrobić. 12 plus 18 plus 15. 17. Zrobimy takie coś. O. Albo. Coś w tym stylu. Czyli najpierw nie będę mieć obrony, tylko atak sam. Bo i tak tutaj mamy teraz szybkość strzelenia szybszą. Teraz trzeba będzie oczywiście pójść w HPK i tak samo właśnie w atak.
który był jeszcze wyższy, lepszy, mocniejszy, więc na pewno jeszcze trzeba być odrodzenie mieć lepsze. Jezu, czemu jeszcze dostałem po głowie? To było chamskie. Tak to nie powinno wyglądać w ogóle. No, jesteśmy bliżej następnego zaś bossa. Dobra, mamy żółtego rangera. Dawajcie, dawajcie. Atak to atak, co nie? No i tutaj pustki. Jezu, jakie krytyki lecą. O, dobra. Wolverina i Sonkoku byśmy musieli jeszcze kosmos mieć. Jak się nie mylę. To chyba teraz będzie mieć, tak? Vadera na pewno musimy mieć. Kostium jeszcze tam... Są w ogóle? Nie dostaliśmy kostiumu? Co jest? Nadal nie mamy Vadera kostiumu. A Robina? Neo? Jakiegoś tam księcia mamy, ale... Nie to, co ja chcę, co nie? Oczywiście. Blazer, blaster, komblazer. No to jest trochę chamskie, co nie? Dobra, ten ma tutaj tarczę, więc tu było Gites. O, 20 HP. O, to go przemieniamy od razu. Tutaj, co można było zrobić? Dobra, musimy to jakoś inaczej rozwiązać. Może atak zrobimy sobie po prostu w następnym odcineczku. I ten, ale na razie uzbierajmy trochę punktów. Bladera da się załatwić tego. Więc ja nie wiem, czy to nie jest ostatni boss w ogóle. Podejrzewam, że chyba raczej nie. Co by było z 4 bossów tylko? No tak trochę mało, co nie? Nie, chyba ich jest sporo więcej. Nie wiem, może ja się nie znam, nie wiem. Dobra, bym chciał te kostiumy w ogóle tego... No, jego ma Wolverina. I Darth Vader. O, mamy Wolverina. No, taki test. Darth Vadera. I Bobblemana. Dawaj mi ten kostium. W końcu. Nie dostanę go nigdy chyba. To Robina chociaż. No widzę, że on jest dobry w tym momencie. Dobra, Spintercela mamy, więc on będzie też atakował dystansowo. Dobra, Blazer. No i pokonał nas oczywiście teraz jeszcze szybciej. No to patrzymy, co tutaj mamy. 27, 32. Tarcza. Tarcza jest tutaj masakrycznie duża. Dobra, Naruto, tu, znaczy ten Naruto, tak. Son Goku tutaj. No teraz patrzmy tutaj. Sprinter Cell na pewno ma atak mocniejszy, więc podwójny. Ja od razu go daję na górę. A my sobie zrobimy...
Szybkość strzelania zwierzyczek. Czy może... teraz muszę tak pomyśleć, jakby tutaj to zrobić. HP-ka. HP-k, no i troszeczkę tutaj ulepszyć. Ale to będzie już następny odcinek. Następną walkę stoczymy właśnie następnym. Więc mam nadzieję, że wam się spodobało, że zostawiliście łapeczkę w górę, komentarz, no i subika. I trzymajcie się do następnego odcineczka. Bajos!